Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę Wam mówić o kole fortuny, a dokładnie najpiękniejszej jego części, ponieważ Magda Masny faktycznie zdobyła wielką popularność, wielką sympatię widzów, będąc prezenterką w kole fortuny. Niektórzy mówili o niej, że była hostessą, zwał jak zwał. Najważniejsze, że umilała nam czas. Jednak, kiedy program zniknął z anteny, zniknęła także Magda. Co się z nią działo? Dlaczego nie kontynuowała kariery telewizyjnej, jak potoczyły się jej losy, co dzieje się u niej dzisiaj, co słychać u niej prywatnie. Wszystko Wam oczywiście zdradzę, więc jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zostańcie dzisiaj ze mną. Zanim jednak przejdziemy do tej historii, chciałam Wam powiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Diablo Chairs, którą już dobrze znacie z mojego kanału. Dla tych, którzy nie widzieli odcinków, w których wspominałam o Diablo Chairs, powiem, że jest to jedna z najbardziej docenianych i znanych marek foteli gamingowych. I choć ja gamerką zdecydowanie nie jestem, to również doceniam ich produkty. Czemu? Ponieważ marka daje możliwość zakupu fotela dopasowanego do potrzeb każdego użytkownika. Możecie sobie wybrać rozmiar, kształt i model fotela, żeby maksymalnie zadbać o swój komfort podczas pracy lub relaksu. Jak wiecie, ja mam już swój fotel z Diablo Chairs od jakiegoś czasu, pracuję na nim i dzięki temu mogę naprawdę powiedzieć, że mój komfort pracy się zwiększył. Bóle kręgosłupa, które mi doskwierały, ponieważ pracowałam w różnych dziwnych pozycjach, w różnych dziwnych miejscach, już nie występują, także oprócz tego, że uwielbiam dla Was robić filmy, to jeszcze na dodatek teraz stało się to po prostu zdrowsze. Także oczywiście w pierwszym komentarzu, a także w opisie tego filmu zostawiam Wam link do strony Diablo Chairs. Zajrzyjcie tam, zapoznajcie się z asortymentem, zobaczcie jakie mają fotele, być może znajdziecie coś dla siebie. I ważne jest to, że od ostatniego czasu, kiedy o nich wspominałam, pojawiły się nowe modele foteli, nowe kolory. Także jeżeli ostatnio nie byliście przekonani, to być może teraz zerknijcie, czy jakiś fotel nie przypadnie Wam do gustu. Zapraszam serdecznie, a teraz już zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Magdalena Ryszarda Masny z domu Łaniecka urodziła się 29 czerwca 1969 roku w Gdyni. Cała jej przygoda, dzięki której mogliśmy ją później oglądać w telewizji, zaczęła się od tego, że w czasach licealnych już doceniano jej urodę, niesamowitą, przyznacie, piękną figurę, wspaniały uśmiech, no i długie, długie, długie nogi. Choć pani Magda sama mówi, że był to też raczej epizod, to jednak pracowała jako modelka. Brała udział także w różnego rodzaju sesjach zdjęciowych. Nie miała w tym okresie nawet pojęcia o tym, że Telewizja Polska organizuje konkurs na właśnie prezenterkę, hostessę, która pojawi się w nowym programie stacji. Podczas przesłuchania pojawiło się sporo dziewczyn, ale żadna nie przekonała do siebie ekipy, która wybierała dziewczynę do tego programu. Ja nie wiedziałam nawet, że jest ogłoszony casting. Mój fotograf, Marek Czudowski, zgłosił moje zdjęcia producentom i to oni zaprosili mnie na próbę kamerową. Wszystko poszło błyskawicznie. Została twarzą koła fortuny, można tak powiedzieć, myślę, że śmiało. Dla samej Magdy był to niesamowity zwrot wydarzeń, ponieważ ona nie planowała co prawda kariery w telewizji. Planowała wtedy pójść na polonistykę i chciała zostać nauczycielką. Zresztą później studia skończyła. Ale zanim to się wydarzyło, poznała ją cała Polska. Poznała i pokochała. A zdania, które nam utkwiły w pamięci, nie na krótko, bo do dzisiaj, co udowodniliście, kiedy mówiłam Wam o pani Magdzie w odcinku o panu Wojciechu Pijanowskim, który oczywiście prowadził koło fortuny, są w naszej głowie do dziś, bo przecież Magda, pocałuj pana, jest już kultowe i przeszło do historii telewizji. Oczywiście wiem, że pamiętacie, ale tylko powiem, żeby formalności stało się zadość, że pani Magda odsłaniała literki w kole fortuny. Czemu tak wszyscy ją kochali? Czemu wygrała casting? Jak sama mówi, na jej korzyść przemawiał ponoć uśmiech, ale także piękne nogi. To była doskonała zabawa, wprawdzie nie miałam tam wiele do zrobienia poza dzień dobry i dobranoc Państwu i odsłanianiem tych literek w te i we w te, wspominała pracę w kole fortuny w Dzień Dobry TVN. Ale no nie tylko o to chodziło. Pani Magda miała również wyglądać, inspirować wiele kobiet i to jej się świetnie udawało. O tym, jakie miała stroje, krążyły legendy. Mówiono o jej przepastnych szafach, bez dna, z których ciągle wyjmowała nowe sukienki i ubrania, o których marzyły Polki oglądające koło fortuny. Pani Magda mówiła, że nie do końca była to prawda. W programie była stylistka, były wypożyczane stroje, z wyjątkiem chyba trzech, mówiła w pytaniu na śniadanie.
Ale jednak Koło Fortuny było wielkim hitem. To sprawiło, że pani Magda stała się prawdziwą gwiazdą. Zresztą do dzisiaj nie obrusza się, kiedy ciągle jest pytana o Koło Fortuny, co jest dość oczywiste. Mówimy o czasie, kiedy poznał mnie cały kraj, bo Polacy zakochali się w Kole Fortuny. O fenomenie, którego nie da się już powtórzyć, bo przecież ówczesna oferta rozrywkowa była znacznie uboższa niż dziś. W pewnym momencie oglądalność sięgała 10 milionów osób. Naszym teleturniejem mógł konkurować chyba wyłącznie Adam Małysz, czytamy w wywiadzie, którego udzieliła na temat. Być może sukces również tego duetu z panem Wojciechem Pijanowskim polegał na tym, że byli bardzo różni. Być może chodziło o tak zwany mechanizm zły i dobry glina. Wojtek Pijanowski zawsze był osobą wzbudzającą respekt, czasami wręcz przerażenie. Tak więc w jego przypadku uczestnicy zachowywali odpowiedni dystans, natomiast ja byłam postacią ciepłą, do której ludzie lgnęli bez strachu. Przecież to ta młoda, uśmiechnięta dziewczyna odsłaniała im szczęśliwe literki. To ona wygrywała im piękny samochód. Wszystko to sprawiło, że w pewnym momencie stałam się osobą bardziej popularną niż Wojtek, ale nigdy nie miał problemu z tym, że podkradam mu show. Dodajmy przy okazji, że polubiliśmy się z miejsca już podczas pierwszego spotkania. Więc wydawać by się mogło, że taki hit, taka sympatia, takie uwielbienie idą więc za tym wielkie pieniądze. Czy to prawda? Starczało na normalne, spokojne życie. Na pewno nie można było marzyć o gwiazdorskim wzbogaceniu się. Ówczesne stawki telewizyjne były znacznie niższe od współczesnych i człowiek nie liczył nawet na zbicie jakichś kokosów. Cieszyłam się raczej z tego, że trafiłam na wspaniałych ludzi, wśród których czułam się naprawdę dobrze. I właśnie już wam powiedziałam o tych słynnych tekstach pana Wojciecha. Niektóre z nich dzisiaj by pewnie nie przeszły, bo właśnie wiele osób by się oburzało, bo byłby czasem dwuznaczne. No, tak jak to Magda pocałuj pana, no to już wiadomo, ale na przykład, a teraz Magda pokaże nam cztery litery, chociażby. Wiadomo, że pewnie nie miało to mieć podtekstu, ale jednak no, kojarzy się jednoznacznie. Co pani Magda po latach sądzi o tym wszystkim? Nigdy nie oburzały mnie te zabawne lapsusy, które wynikały z kontekstu. Nie doszukiwałam się w nich drugiego dna, nawet jeżeli zabrzmiały dwuznacznie, bo wiem, że Wojtek nie miał złych intencji. Wyluzujmy, nie należę do osób, które obrażają się z powodu żartów rzucanych przez osoby, z którymi jestem w kumpelskiej relacji. Więc funkcję hostesy, asystentki, prezenterki w Kole Fortuny pani Magda prowadziła przez 6 lat. Miała jedynie dwumiesięczną przerwę spowodowaną urlopem macierzyńskim. Jednak potem program zdjęto z anteny. Dlaczego więc mimo tak wielkiej sympatii i rozpoznawalności po zdjęciu programu z anteny Magda nie kontynuowała kariery w mediach? Nie kryła co prawda, że liczyła na propozycje po zakończeniu tego programu, ale niestety takie nie przyszły. Niespecjalnie było gdzie mnie zagospodarować. Zajęłam się życiem i codziennymi sprawami. Straciłam kontakt z mediami, mówiła w rozmowie z Angorą. Przeprowadziła się do Sopotu, skończyła studia, a także roczne studium Public Relations. Wróciła jednak do mediów. Na chwilę została prezenterką gdańskiej Panoramy. Ale bardzo szybko wyrzucono ją z pracy. Jak to możliwe? Po 2 miesiącach pracy nie zdałam egzaminu na kartę ekranową, więc nie mogłam dłużej pracować jako speakerka. Być może nie byłam tam potrzebna lub chciana. Uznałam to za znak. I odeszłam z telewizji na dobre, mówiła na łamach książki, gdzie są gwiazdy tamtych lat. I dodawała, że miała wrażenie, że telewizja ją wciągnęła, a potem wypluła. A sama nie szukała nowego miejsca, bo jak stwierdziła w Dzień Dobry TVN, nigdy nie uważała, że telewizja to jej żywioł. I dodawała, że robiła później rzeczy ambitniejsze niż bycie dziewczyną od literek. Koło Fortuny było zabawą, możliwością zarobienia paru złotych, jednak mijały lata, dojrzewałam i w pewnym momencie zaczęło mi jednak nieco ciążyć to zaszufladkowanie, owo bycie dziewczyną od literek. Na ulicach słyszałam krzyki Magda, pocałuj pana. A więc powiedziałam sobie, że trzeba zakończyć tę przygodę, trzeba iść dalej bez oglądania się za siebie. I później pracowała jako specjalistka do spraw PR-u, organizatorka imprez. Zajmowała się m.in. organizacją wesel i cateringiem w restauracji swojej mamy. Ale pani Magda w swoim życiorysie ma także epizod polityczny. W 2005 roku kandydowała do Sejmu, 4 lata później w wyborach do Europarlamentu, ale nie udało jej się zdobyć mandatu. Po pewnym czasie postanowiła połączyć swoją pasję z pracą. Od zawsze bowiem uwielbiała kwiaty i dlatego założyła firmę florystyczną. Prowadziła sklep z kwiatami w Sopocie. To taka miłość od dziecka. Jeszcze moja babcia uczyła mnie kwiatów. Miała ogród, w którym pracowałam wraz z nią. W kwiaciarni znalazłam swoje miejsce. To jest praca, którą kocham. Potrafię pracować po 15 godzin dziennie, wyjaśniała.
i dodawała, że do telewizji mogłaby wrócić tylko pod warunkiem, że prowadziłaby właśnie program w stylu Maja w ogrodzie, czyli o kwiatach, o florystyce. Jednak trzeba przyznać, że panią Magdę, tak jak i wielu przedsiębiorców w Polsce, dotknęła pandemia. Ją, a dokładnie jej biznes, ponieważ kiedy siedzieliśmy wszyscy w domu, kwiaty nie bardzo były potrzebne. Gdy świat wszedł w koronawirusową izolację, zaczęto odwoływać śluby, imprezy okolicznościowe, więc florystyka praktycznie zamarła. Ale jak widać, pani Magda jest osobą bardzo przedsiębiorczą, kreatywną i od razu wymyśliła plan B. Na Warmii, na ziemi, która od dawna należy do jej rodziny, stworzyła ekologiczny ogród warzywny. Podczas pandemii wymyśliłam sobie, że będę uprawiać warzywnik. To był szalony pomysł, ale wypalił, mówiła w Fakcie. Zwracając uwagę, by nie mylić warzywnika z warzywniakiem. Jeśli chcecie, możecie panią Magdę odnaleźć na Instagramie, gdzie jest aktywna i pokazuje, jak dziś wygląda jej życie. Ale mimo tego, że tak wiele w życiu robiła, zajmowała się różnymi rzeczami i do dziś się zajmuje, to jednak przyznaję, że największymi jej sukcesami w życiu są dzieci. Synowie Jan i Bruno oraz córka Pola. Niestety niedawno pani Magda przeżyła też naprawdę mrożące krew w żyłach chwilę. Jej mieszkanie spłonęło. Na szczęście poza dobrami materialnymi, które straciła, udało się uratować wszystkich, na których jej zależało. Z pożaru udało się uratować kilka rodzinnych pamiątek i laptop. I na szczęście nikomu z rodziny nic się nie stało, także czworonogom. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do pandemii, bo właśnie wtedy pani Magda mogła jeszcze więcej czasu spędzić ze swoim wnukiem, ponieważ jej syn, a także synowa pracują jako ratownicy medyczni. I pani Magda nie ukrywała, że stała się nagle babcią na pełen etat. Wzięłam wnuczka do siebie, żeby nie był narażony na kontakt z rodzicami, którzy przecież jako ratownicy działają na pierwszej linii i ciągle mają do czynienia z osobami zakażonymi. Jednym zdaniem, gdy nie zajmuję się ukochanymi roślinami, spełniam się jako babcia. A także wróciła do zawodu, który już kiedyś wykonywała. Od pewnego czasu pracuje jako copywriterka i pisze teksty dla kilku serwisów internetowych. Można powiedzieć, że dziś zajmuje się przede wszystkim słowem pisanym. Na tym się teraz skupiam. Na antenie później pojawiała się jeszcze kilkukrotnie, m.in. w teleturnieju Kocham Cię Polsko. Wystąpiła także w telewizji, by ponownie odsłaniać litery, tym razem zrobiła to na potrzeby kampanii reklamowej. A co gdybyście ją gdzieś zobaczyli i chcieli z nią porozmawiać? Śmiało, pani Magda bardzo lubi kontakt ze swoimi fanami, mimo że minęło tyle lat, bardzo cieszy się, że nadal jest rozpoznawana i często ludzie się do niej odzywają z sympatią. Bardzo mnie cieszy, że po tylu latach ktoś o mnie pamięta. Czasami jak siedzimy w większym towarzystwie, to ludzie zwracają na mnie uwagę, ale myślę, że przyglądają się, by sprawdzić, jak bardzo się zmieniłam, mówiła w 2020 roku w Fakcie. Z panem Wojciechem Pijanowskim natomiast utrzymuję kontakt do dziś. Od czasu do czasu wyskakujemy na jakąś kawę albo obiad, żeby powspominać stare dzieje. A czy ogląda teleturnieje do dzisiaj i czy widziała nowe Koło Fortuny? Nie, telewizję oglądam rzadko, a teleturniejów to już w ogóle. Wie pan, nie widziałam żadnego odcinka Koła Fortuny w nowej odsłonie. Zdecydowanie bardziej wolę seriale na Netflixie. Najpierw zaczęliśmy oglądać z mężem Wiedźmina, a później już poszło z górki. Wkręciliśmy się naprawdę mocno, mówiła w rozmowie z serwisem na temat. W każdym razie trzymamy kciuki, żeby pani Magda robiła to, co kocha, no i żeby czasem dała nam znać, co u niej słychać. Widać, że nadal jest bardzo sympatyczną, piękną kobietą, więc w sumie można powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że w komentarzach czekam na propozycje, o kim jeszcze chcielibyście, bym wam poopowiadała. Jeszcze raz zachęcam was także do odwiedzenia strony Diablo Chairs, żebyście zobaczyli, jakie nowości dla was przygotowali, jakie nowe wersje kolorystyczne foteli czekają tam na was. Być może coś wam się spodoba dla was lub na prezent, ponieważ znajdziecie też tam świetne fotele dziecięce i młodzieżowe. Bo przecież nowy rok szkolny za pasem, więc będzie to dobry pomysł na prezent dla dziecka lub wnuczka. Tymczasem ja już wam nie podpowiadam i pędzę przygotowywać nowe odcinki. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Pa!